Serwus, dzień dobry, ja jestem Ilka, to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta. I ogólnie rzecz biorąc, to stała się bardzo przykra rzecz, ponieważ widzowie, zobaczcie, klika na multiplayer i palionowo zupełnie przestało działać. To mam jakieś inne serwery, które też nie działają, one są nieważne, ale Hypixel na przykład działa, a palionowo nie chce mi zadziałać i nie wiem, o co chodzi, widzowie, palionowo przestało działać. I z tego też powodu musimy dzisiaj nagrać jakiś inny odcinek, a nie palionowo. Jeszcze nie wiem, co to będzie, ale wymyśliłam w sumie baby pomysł i może wam się spodoba, może nie. Wy zostawiajcie łapki w górę, subskrypcja jest to bardzo ważne, no i zapraszam też was na kanał vlogowy, ponieważ w piątek o 15:30 wleci tam pierwszy odcinek od dłuższego czasu, także no, możecie wbić, mam nadzieję, że będzie ten odcinek faktycznie, go zmontuję, ponieważ jestem w trakcie jego nagrywania, no i zapraszam też na mojego Instagrama milkacz przez 2a, a jak zobaczycie, zostawicie tej łapkę, no to na pewno chcecie palionowo będzie działać. Możliwe, że tylko mi w ogóle nie działa i wszyscy mają już odcinki z palionowa nagrane i tak dalej, no ale no mi akurat teraz nie działa niestety, więc no niestety bardzo was przepraszam, nie wiem, czy u innych też nie działa, czy to tylko u mnie jest jakiś problem, i o co chodzi, nieważne, u innych na pewno jest palionowo, tak, wczoraj mi się domyślam, że na przykład u Filipa będzie chyba palionowo, więc u Szczypsa na pewno palionowo zobaczycie, no ale u mnie niestety dzisiaj baby wyjątek, wybaczcie mi za to, ale co, no mam nadzieję, że i tak odcinek wam się spodoba, więc życzę miłego oglądania. Okej, jesteśmy na jakimś randomowym, totalnie randomowym świecie, który przed chwilą stworzyłam i w dzisiejszym odcinku po prostu spróbuję coś stworzyć, coś zbudować, związane oczywiście z palionowem, jakąś budowę, którą moglibyśmy odwzorować widzowie na palionowie, także taki jest ten na dzisiejszy odcinek. No i oczywiście w pierwszej kolejności musimy znaleźć odpowiednie miejsce, a na podstawie tej budowli już chyba widzę tam to miejsce, zobaczcie, ono wygląda całkiem dobrze, więc wydaje mi się, że tutaj moglibyśmy coś fajnego pobudować, chyba że tutaj niżej, nie, dobra, tutaj wyżej mi się bardziej podoba, więc tutaj to zrobimy. Jeszcze nie wiem co, ale kogoś domek, słuchajcie, zrobimy. Mam tutaj oczywiście baby pomoc, czyli oczywiście różdżkę, widzowie. Różdżka, specjalna różdżka, tajemnicza, widzowie. I to jest właśnie moja pomoc na dzisiejszy odcinek. Dobra, zobaczycie mega tajniki robienia i budowania na kreatywnym, widzowie, tryb kreatywny. Widzę, że tam w ogóle jakaś lawa się rozlewa, nieważne. Zróbmy tutaj troszeczkę więcej miejsca, okej. No i chyba tutaj może jeszcze jedno zrobimy. Co? Ja myślę, że to jest dobry pomysł. Będzie mieć naprawdę wtedy masę miejsca i mi będzie wygodniej, że tak powiem, budować. Dobra, no i ponownie set 0, zarąbiście, widzowie. Tak może być. I tutaj mamy miejsce na zbudowanie jakiegoś domku. No i chciałabym zbudować kogoś domek. Nie wiem jeszcze kogo. W sensie ogólnie jakąś budowlę, którą można byłoby postawić na palionowie. Także widzowie, spróbujmy. Spróbujmy coś takiego zrobić. Możemy, słuchajcie, użyć sobie do tego konkretu. No więc oczywiście bierzemy biały i czarny, takie basicowe rzeczy. No i może być jakaś kolorowa, fajna budowla. My tak myślę, tylko że nie wiem jeszcze jaka. Ej, myślałam nad tym, żeby zrobić tęczę na palionowie, ale tęczę, która jest zrobiona jakby z naszych kolorów, czyli żeby ten będzie tam szary jako ja, zielony jako Paweł, pomarańczowy jako Filip, kto tam jeszcze, żółty jako Bzyku, tylko że wiecie, na przykład jest teraz problem, bo jaki dać kolor smażowowi. Yeti będzie na przykład niebieski, ale no to jest ciężka sprawa z kolorami, także widzowie, nie mam pojęcia, jakbyśmy mogli tą inaczej rozegrać, więc wiecie, no pod tym względem dosyć kiepsko. Dobra, zbudujemy po prostu na razie sobie jakiś tam basicowy, widzowie, basicowy budyneczek. Dobra, z czego on może być jeszcze zrobiony? Chciałabym bardzo, żeby on właśnie kolorowy. Czekajcie, jeszcze weźmiemy w konkret, kurczę, i może on będzie taki fioletowy, jakiś tak będzie wpadać w taki fiolet niebieski. Okej, coś takiego może. Myślę, że to będą kolory, na które postawię w dzisiejszym odcinku. No dobra, więc tak, najpierw oczywiście robimy specjalne wejście. Może nie z konkretu, tylko zróbmy to z kwarcu, który jest smooth. Taka będzie, widzowie, podłoga. No więc zróbmy to gdzieś, okej, coś takiego. I może faktycznie w ogóle zróbmy tą budowlę z kwarcu. Okej, weźmiemy sobie, jak to się nazywa? Pilar. Okej, pilar? Tak to się nazywa? Filar. Pilar, okej, przeczytałem pilar po angielsku, ale filar po polsku, dobrze. No i zróbmy, powiedzmy, że na co trzy taki filarek będzie. Raz, dwa, trzy i tyle wystarczy, okej. Raz, dwa, trzy do góry i raz, dwa, trzy ponownie do góry, widzowie, zarobiście. Robi wrażenie, robi wrażenie. Dobra, widzowie, tak to będzie wyglądać. No i teraz oczywiście jeszcze z boku. Raz, dwa, trzy, lecimy tak. Czy myślę, że to był kwadrat? Myślę, że nie. Raz, dwa, trzy i tutaj musimy zrobić to w ten sposób. Tutaj tak samo, widzowie, analogicznie trzeba to ustawić. Hop, hop, tutaj podwójne oczywiście przejście. Nie wiem jeszcze, że ej, co ja tutaj robię, widzowie? To trzeba, kurde, tutaj pilnować mnie. Ja nie mogę. Ja tutaj takie, kurde, karygodne błędy. No mega karygodne, dobra, widzę, że tu w ogóle się coś baguje. Mój komputer ma chyba jakieś problemy ze sobą, a to nie jest palionowo, dobra, tak. I oczywiście na sam środek tutaj
Tak, dobra, coś takiego jest zrobione, widzowie, mamy jakiś budynek, nie wiem, co to będzie za budynek, tak szczerze, ja po prostu buduję to, co mi tutaj przyjdzie na myśl. Dobrze, widzowie, mamy to zrobione, no i teraz oczywiście, czekajcie, robię naszą magiczną, o kurczę, magiczną różdżkę, przywołuję, ponieważ tak się buduje znacznie szybciej, no i dajemy set smooth kwarc, proszę bardzo. No i mamy to, widzowie, za pomocą jednego kliknięcia zrobione, więc zarąbiście. No, trochę to małe chyba zrobiłam, ponieważ... Chciałam zrobić coś innego. Ojku, jak to zrobić? Ale może jednak nie. Dobra, spróbujemy zrobić tak. Tutaj będzie fioletowy najpierw. Okej. Ja jednak mam na to plan. Nie wiem, tak jak mówię, cóż to będzie za budowla i od kogo, kto tam będzie mieszkał, czy to w ogóle będzie mieszkanie, czy po prostu jakiś, nie wiem, sklep. Nic nie wiem, ale spokojnie, widzowie, coś fajnego. Mam nadzieję, że ugramy. Dobra, to będzie tak i tutaj teraz będzie fioletowy. Pięknie, dobra, magenta. Tak samo zresztą tutaj. Tu już zrobimy bez różki, bo bez sensu ją cały czas tutaj używać. Robimy to samo tutaj. Dobra, o kurczę. Ale jesteśmy, widzowie. Dobra, to będzie taka szybka budowla, widzowie. Szybki odcinek, żeby nie było, że po prostu, no kurde, no żałuję bardzo, że oczywiście ta palionowość tutaj nie działa nam. Mega żałuję. No ale nic niestety nie zrobię. Okej, okay, teraz jednak jest nam potrzebny jeszcze pink concrete, ponieważ on będzie tutaj idealnie nam, nam siedział, więc musimy go tutaj oczywiście założyć. Dobra, pink concrete. Wydaje mi się, że to będzie ładnie wyglądało. Hop, hop, o kurczę, hop, dobrze, w ten sposób i analogicznie oczywiście naprzeciwko to samo. Nie wiem, tak jak mówię, co tutaj będzie. Możecie pisać w komentarzu. O, piszcie w komentarzach, widzowie. Piszcie w komentarzach, co tutaj możemy zbudować. W sensie, co może być tutaj w środku. Fajnie byłoby, gdybyście dali znać. Ja to tak buduję całkowicie poglądowo, co prawda, ale myślę, że będziecie wiedzieć, jak to tutaj ten, wiecie, co jest pień. Dobra, w sensie, tak to zrobimy. Okna na sam koniec ogólnie. Jak na razie chciałabym, żeby tutaj był jakaś, wiecie... No, podstawa do czegokolwiek. Dobra, więc teraz tak, bierzemy ten filar i filar dajemy teraz jeszcze raz w tym miejscu, ponieważ tak to będzie wyglądać dobrze. W sensie, mam na to po prostu plan i wydaje mi się, że będzie git, jak to będzie takie trochę wypukłe, no bo bez sensu, jak to ma być wszystko takie w 2D, lepiej w sensie 3D, to będzie wszystko dobrze wyglądać. Jeżeli właśnie tak budujecie sobie w Minecrafcie coś, no to, tak jak mówię, 3D zawsze wygląda o wiele, wiele lepiej. Dobra, mamy to tak samo. Tutaj wiem, że tam jest niżej, ale tego już nie zmienimy. Dobra, i jeszcze tutaj, słuchajcie, z przodu trzeba dobudować te filary. Ojejku, dobra, trochę to się popsuło, ale już to naprawiamy. Dobrze, no i jak widzicie, tak to wygląda. Wygląda to o wiele już lepiej, słuchajcie. Jakoś się to, prawda, prezentuje. Dobra, jest naprawdę spoczko. W środku to wygląda w ten sposób, jako środek można oczywiście zagospodarować. No i teraz czas na trudną sprawę. Czyli tutaj dach. Bo nie wiem, jak to zrobić. Czy na przykład jeden zrobić do góry? Nie wiem, czemu się to w ogóle czasami nie robi. Okej, okay, chyba coś takiego zrobimy. Dobra, tak to zróbmy, widzowie. Tak to zróbmy, bo nie widzę innego pomysłu. Tutaj nie wiem, jak to zrobić. Na razie to zostawimy. I do tego dołożymy schodki, widzowie. Schodki dołożymy i będzie wszystko spoko, tak sądzę. Bo schodki też dużo zmieniają, taki fun fact, więc jeżeli też nie macie jakiegoś pomysłu i chcecie jakoś ozdobić coś, no to schodkami widzę je totalnie. Myślę, że dach będzie płaski. Tak w ogóle, dobra, dach będzie płaski, no i teraz oczywiście musimy znaleźć jakieś schody, dobrze, no to będziemy smooth, mam schody smooth. Więc tak, albo możemy faktycznie zrobić coś takiego tutaj. Jak to będzie wyglądać? Wydaje mi się, że w porządku. Także zróbmy to. Tutaj, tak jak mówię, nie wiem, co zrobić w tym miejscu, więc na razie zostawiam, lecimy na razie ze schodkami. Bo to jest rzecz oczywiście prosta i najłatwiejsza do zrobienia, więc tutaj tak, 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 okej i okej. I teraz w takim razie na dole robimy to samo, widzowie, analogicznie, identycznie, dobra, teraz tak, co zróbmy tak, o kurczę, tutaj musimy zrobić coś takiego, dobra, tutaj tak, w ten sposób, schodki będą taki filar widoczny, myślę, że to będzie wyglądać naprawdę, kurczę, w porządku. Dobra. Okej, jest naprawdę chyba dobrze, tak sądzę. Jeszcze w parę miejsc dodamy schodki. Zastanawiam się na przykład, czy by tutaj tego nie zrobić. Ale nie wiem, czy to nie będzie już przesada ze schodkami. Czekajcie, zaraz to sprawdzimy. Wygląda to w sumie ciekawie. Zaraz zrobimy jedną stronę, zrobimy w sensie to tak i zobaczymy, ocenimy, jak to wygląda. Ej, wydaje mi się, że z tymi schodkami to wygląda lepiej, wygląda to ciekawiej. Dobra, trudno, najwyżej będzie za dużo schodków,
Kto pytał, widzowie? Nikt nie pytał. Ważne, że nam się to ma podobać i tyle w temacie. Będzie to trochę udziwnione, ale brakuje takiego budynku, widzowie, na Palionowie, więc taki sam budynek postaram się zbudować na Palionowie, ale wy musicie na pewno napisać, cóż to może być za budynek, co tam może być przechowywane, co tam może być robione, także widzowie, to jest do waszej gestii teraz to należy, także piszcie koniecznie komentarze. Mam nadzieję, że można pisać komentarze, ponieważ czasami YouTube wyłącza mi te komentarze. Okej, tutaj nie wiem, co mam zrobić, chyba zrobimy coś takiego po prostu. Czasami YouTube mi wyłącza te komentarze, jest to bardzo przykre i bardzo męczące, jest mi mega przykro z tego powodu, więc jeżeli wyłączyłam komentarze, w sensie YouTube mi wyłączył komentarze, to po prostu najlepiej jak napiszecie mi to na Instagramie, tam na 100% odczytam. Także piszcie, widzowie, mi na DM-ach najlepiej, no i oczywiście te komentarze, jeżeli jest taka możliwość. Dobra, widzowie, mamy to zrobione, wydaje mi się, że wygląda to naprawdę fajnie. No i teraz trzeba gdzieś zaaplikować jakieś okna, glasses, także no coś takiego tutaj mamy, chyba że to czarne, ale to czarne nie jest na tym. Ja ogólnie nie lubię, słuchajcie, wydziwnionych tych. Ja nie lubię wydziwnionych szyb, bardzo mi się podobają te zwykłe szyby, one są najlepsze według mnie. I uważam, że nic innego nie jest w stanie ich zastąpić, są serio mega spoko, także ja będę tylko ich używać, bo nie podobają mi się po prostu inne, co nie? Dobra, tutaj też zróbmy dwa, coś takiego i tam na zewnątrz tak samo, widzowie, mamy tutaj w ogóle, mamy noc, także trzeba zmienić szybciutko na dzień, pięknie i tutaj, słuchajcie, tak samo, dobra, i zróbmy teraz różdżkę, wand, proszę bardzo, pyk. Pyk, pyk, no i damy ten smooth, słuchajcie, kwarc, żeby to wypełniło. Dobra, mamy dach, mamy wszystko tutaj praktycznie zrobione. Ej, wygląda to mega fajnie, tak mi się wydaje. Ej, serio, wydaje mi się, że taki budynek na Palionowie byłby git. Byłby mega git, to pasuje widzowie do Palionowa, także możecie napisać, kurde, jestem mega ciekawa, co tam jakby, co wy wymyślicie, żeby tam coś zbudować, wiecie, o co chodzi. Także myślcie, nie wiem, jakie drzwi. Żadne mi tutaj nie pasują. Chyba najbardziej brzozowe jak już. Albo czarne. Takie. Bo to też mógłby być jakiś kontrast. Tak, takie mi pasują najbardziej. Dobra, czyli zostały porzucone. Jest w porządku. Nie jest tutaj też dać, nie dać szyb, ale wtedy będzie za bardzo przeszklone, mam wrażenie, i nie będzie to wyglądać tak fajnie, więc wydaje mi się, że to jest głupi pomysł. Ja bardzo lubię w ogóle robić projekty. Jest to jedna z moich ulubionych rzeczy do robienia w Minecrafcie. I w ogóle pokażę wam też bardzo fajny patent, ale w sumie jest lasonata ręki. Czekajcie, zrobimy to na dwa sposoby, ok? I wy zagłosujecie, widzowie, którym, który mam to zrobić. Albo zrobimy na przykład tutaj łańcuch i zawiesimy latarenkę. Nie wygląda to dobrze, nie podoba mi się to za bardzo. Możemy też po prostu tutaj zawiesić latarenkę. No i jest ok, powiedzmy. Myślę, że takie coś by tutaj pasowało. Ale bardziej niebieska może. Blue Lantern. Czy jest coś takiego? Nie, jak to się nazywa? Nie, jak to się nazywa? Soul, okej, okay, sorry. Dobra, niebieska jakoś tak bardziej siedzi, ale styl nie siedzi mi to z tym tutaj. Średnio to wygląda. Ale można jeszcze z pochodnią zrobić takiego fajnego, fajny, jak to się nazywa? No zresztą zaraz zobaczycie, czekajcie, to wywalimy. To wywalimy. Potrzebuję do tego to, potrzebuję do tego jeszcze kowadło, dobra, no i oczywiście torcz, czyli pochodnia. Dobrze, więc teraz tak, uwaga, uwaga, jak to było, żeby tego nie zepsuć? To się robi tak i to się robi, oj kurde, nie, nieźle, tak, tak, okej, okay, i tak, dobra. Taki, nie wiem, czy to wygląda dobrze, jest też taka komenda na invisible frame, żeby tego frame nie było widać. I to by mogło, mogłoby to dobrze wyglądać, ale nie pasuje mi tutaj ta pochodnia, jakby tutaj to oświetlenie. Myślałam, że będzie dobre miejsce na oświetlenie, ale jednak dosyć średnio. Nie wiem, nie siedzi mi to w ogóle i w ogóle też z drugiej strony, ja bym tutaj... Nie no, tutaj nic nie może być, tutaj musi być tak jak jest, bo to będzie inaczej źle wyglądać. Tutaj z kolei, no dobra, może zrobimy to faktycznie to coś takiego z tym... Nie wiem, co my tutaj mamy, możemy postawić w to wolne miejsce. Jeżeli wy macie jakieś pomysły, no to możecie oczywiście pisać je w komentarzu, swoje propozycje. Dajmy to tutaj, żeby to było w miarę dobrze oświetlone, ponieważ na Palionowie jest duży problem ogólnie i dużo się potworów spawnuje, więc fajnie byłoby, gdyby tutaj było dużo światła. Dobra, widzowie, ja myślę, że skończyliśmy naszą budowlę. Nie użyliśmy czarnego praktycznie. Wydaje mi się, że jest dobrze. Można by było to jeszcze udziwnić jakoś tutaj przód troszeczkę wysunąć do przodu,
ale wydaje mi się, że mimo wszystko jest okej. Tutaj, słuchajcie, coś zrobimy, ale to nie w tym odcinku. To zrobimy już na Palionowie, jak wy wymyślicie, czym ta budowla mogłaby być. Także piszcie w komentarzach. My się widzimy jutro o 18.30 na odcinku. Mam nadzieję, że już z Palionowa. Wybaczcie, że dzisiaj tego Palionowa nie było, ale nie wiem, co to się odwaliło. W każdym razie, do zobaczenia jutro. Wbijajcie też na mój kanał vlogowy, na mój kanał, słuchajcie, znaczy nie na mój kanał, tylko na mojego Instagrama. Zapraszam bardzo serdecznie. Milkarz przez 2, a wszystko macie w opisie. Więc żegnam was, buziaki dla was i życzę wam powodzenia jutro w szkole. Pa, pa.